Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Strzelce. Na czytaniu karty na dzień dobry. To jest od 21 marca do 27 marca. Pasują do Was karty. 21 do 27 marca. Od poniedziałku do niedzieli Strzelec. Ok. Dobrze. Rozkładamy karty. Poniedziałek. Praca. Miłość. Wtorek. Praca. Miłość. Środa. Praca. Miłość. Czwartek. Praca. Miłość. Piątek, praca, miłość, sobota, praca, miłość, niedziela, praca oraz miłość. Ok, dobrze. Moi drodzy, z przełożenia tutaj walka. Jakaś walka, jakiś spór na ten tydzień, moi drodzy. Jeżeli chodzi o poniedziałek, w poniedziałek Wy przedstawiacie się jako osoby pewne siebie, wiedzące czego chcą, dążące do swoich celów. Tutaj na pewno będziecie zdecydowani i to jest dobry dzień na podejmowanie jakichś decyzji. Tutaj na pewno będziecie zgodni sami ze sobą, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj jest to karta dwóch kielichów, jest to bardzo pozytywna energia w pracy. Tutaj będą chęci wykonywania Waszych działań, obowiązków, a niektóre osoby nawet mogłyby tutaj poznać jakąś osobę w pracy, która by Was bardzo interesowała, moi drodzy. Jeżeli chodzi o związki, w związkach tutaj ważne jest, aby nie zapominać o tym, jaką moc mają Wasze myśli, moi drodzy, i czego sobie życzycie w stosunku do Waszego partnera. I tak samo do singli. Tutaj jest właśnie taki przekaz, że uważajcie po prostu, co manifestujecie, kogo przyciągacie, bo właśnie myśli, które Wy wysyłacie później po jakimś czasie, mogą do Was po prostu wracać, jak to są te właśnie afirmacje, moi drodzy. Tak się nazywają. Jeżeli chodzi o wtorek, tutaj we wtorek macie taką towarzyską dosyć tutaj atmosferę, od Was wychodzi taka towarzyskość tutaj. Kontakt z innymi ludźmi jak najbardziej wskazany i też będziecie z tego też, moi drodzy, zadowoleni. Jeżeli chodzi też o pracę, tutaj sytuacja taka, że w pracy jest atmosfera taka rodzinna tutaj, będziecie dużo mogli porozmawiać fajnie z Waszymi tutaj współpracownikami. Jeżeli tutaj chodzi o jakieś kontrakty, załatwianie jakichś spraw, dokumentów, to tutaj będą wszystkie te dokumenty takie bardzo korzystne, po prostu takim dla obydwu stron korzystnym świetle tutaj przedstawione. Jeżeli chodzi o związki, w związkach tutaj macie kartę mówiącą o pewności siebie. Tutaj Wy lub Wasz partner może przedstawiać się jako osoba pewna siebie, despotyczna nawet w niektórych przypadkach i może tutaj po prostu wskazywać się na to, że tutaj prezentujecie się jako osoby po prostu takie, które są pewne siebie, także jeżeli macie tutaj do załatwiania jakieś sprawy, do obgadania z Waszym partnerem, no to tutaj jest to dzień bardzo dobry, który tutaj może Wam po prostu to ułatwić. Jeżeli chodzi o środę, w środę tutaj karta mówi o Waszym doświadczeniu tutaj, doświadczenie, które Wam się bardzo przyda w ten dzień. W pracy jest to troszeczkę takie skupienie na finansach tutaj, ale też w takiej fajnej współpracy z innymi ludźmi. Także tutaj będziecie bardziej skupieni na Waszych pieniążkach, moi drodzy. Jeżeli chodzi o tutaj kartę w związku tutaj są sytuacje takie, które jeszcze są dla Was niejasne i Wy musicie tutaj troszeczkę czasu poświęcić na doszukanie informacji na pewien temat tutaj o Waszym partnerze, o dopytanie Waszego partnera w pewnych sprawach, także tutaj jeżeli coś jest dla Was niejasne, pamiętajcie, warto po prostu zapytać, a się dowiecie. Tak samo jest tutaj karta dla singli, mówiąca o tym, że tutaj coś jest w Was, co Was tutaj tak nurtuje i tutaj troszeczkę macie przez to problemy, tak, że nie możecie skupić się na po prostu Waszym
partnerze w jakiś sposób, po prostu taki, jaki byście chcieli, na osobie zainteresowanej, bo coś tutaj jest, co was po prostu blokuje. Pamiętajcie, zapytajcie się tej osoby po prostu, czy tak jest, czy inaczej może, jeżeli coś jest dla was niejasnego. W czwartek jest to, dzień, który będziecie może tacy troszeczkę rozkojarzeni. Ten dzień mówi o tym, że tutaj możecie nie wszystkie sprawy tutaj widzieć jasno, tak jak są. Także uwaga na podpisywanie dokumentów. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy są, jest to karta nowości, tutaj nowych przygód, nowych sytuacji. Coś nowego tutaj się zadziewa u was w pracy, drogie strzelce, w ten czwartek. W miłości i dla singli, i dla związkowców tutaj wy bardziej pobieracie taką... Bardziej tutaj skupiacie się na słuchaniu waszego partnera, aniżeli mowie bardziej. Jeżeli chodzi o piątek, w piątek tutaj jest to karta mówiąca o tym, aby się otworzyć. Otworzyć się, moi drodzy, na świat. W pracy tutaj jest osoba, która przedstawia się jako osoba asertywna. Także tutaj, jeżeli byłyby jakieś negocjacje dla was, moi drodzy, no to te negocjacje dla was w ten dzień są bardzo tutaj wskazane, bo wy tutaj na pewno nie zgodzicie się na coś, czego tutaj naprawdę nie chcecie. W związkach jest to karta mówiąca tutaj o osobie, która jest bardzo tutaj stanowcza w tym, co robi, wie, co robi i ma bardzo dobrze plan obmyślony tutaj wszystko, jak ma wyglądać dalsze życie. Także tutaj, jeżeli wy to jesteście wy, no to wy macie rozpisany tutaj normalnie jak na kartce waszą plan przyszłość, ile dzieci. Jesteście bardzo tacy szczegółowi też właśnie w waszych związkach. Tu też jest czas taki tutaj namiętności pomiędzy wami a waszym partnerem i tutaj może się ocieplić wasza relacja, moi drodzy. Dla singli również tak samo, możecie się przedstawiać po prostu w czyichś oczach tutaj jako osoby bardzo namiętne. W sobotę, jest to karta mówiąca o jakichś tutaj smutkach, troskach. Tutaj coś się zadziewa, gdzie wy tutaj po prostu do czegoś wracacie. To jest jakaś tęsknota przede wszystkim za kimś lub za czymś. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj mogą pojawić się nowe pomysły odnośnie pracy, nowe idee. Bardzo dobry dzień na biznesplany, na takie sytuacje, na jakieś po prostu rzeczy, które wymagają kreatywności. W związku tutaj niektóre strzelce mogą uciekać się do alkoholu, także uważajcie, moi drodzy, nie zapominajcie o swoim partnerze. Tutaj nawet jeżeli się coś nie dogadacie, nie pokłócicie się czy coś, żebyście nie sięgali do kieliszka. I to samo single, jak będą zbytnio samotne, żeby nie sięgały zbytnio do kieliszka, bo to wam może problemy stworzyć. W niedzielę tutaj będziecie musieli troszeczkę zapracować na wasze oczekiwania, można tak powiedzieć, żeby wasze oczekiwania były spełnione, to musicie tutaj coś od siebie dać, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy tutaj jest to karta maga, tutaj mówiąca o tym, że możecie mieć kontakt z osobą spod znaku skorpiona tutaj, albo z osobą, która jest wyższego stanowiska. Możecie też to być wy, wasza karta, wasza energia. Ale uważajcie tutaj, moi drodzy, na manipulacje. Jeżeli to wy będziecie manipulować, no to wam te manipulacje się tutaj udadzą jak najbardziej, bo to jest karta mówiąca właśnie o takiej sile, że wy będziecie tutaj wiedzieli wszystko dokładnie, co i jak trzeba zrobić. A jeżeli chodzi o związki, w związkach tutaj możemy pojawić się kłótnia, spór, coś tutaj między partnerami idzie nie tak, moi drodzy, będą mogły być ciche dni, niewyjaśnione sytuacje. No tak niestety tutaj zakończony ten tydzień. Dla singli tutaj jest to karta mówiąca o tym, że single mogą tęsknić za osobą po prostu byłą, za waszym ex na przykład, też tak może po prostu być. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie. Teraz karta, co jest przed wami ukryte. Oraz rada. Przed wami ukryte tutaj jest sytuacja taka, że jeżeli jest jakiś spór, moi drodzy, pamiętajcie, że ten spór niekoniecznie musi dotyczyć was. Niekoniecznie wy musicie być w tym tutaj zamieszani.
Także uważajcie, żeby się niepotrzebnie w coś nie wplątać. A radą dla Was jest, aby iść przez życie Waszymi ścieżkami i tak, jak to Wy sobie zaplanowaliście. Żebyście Wy kierowali tutaj tym życiem, moi drodzy. Dziękuję, drogie strzelce, za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do polajkowania mojego kanału. Jeżeli nie subskrybujesz, to zapraszam do zasubskrybowania. Wtedy też otrzymasz powiadomienia o nowych filmach. No i zapraszam Was do następnego tutaj nagrania w następnym tygodniu. I życzę Wam bardzo fajnego, cieplutkiego tygodnia, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!